To już czwarte z rzędu zwycięstwo reprezentacji szkoły podstawowej w Firamie. Podczas zawodów w Poznaniu drużyna Power Control rywalizowała z 9 ekipami. Jak do tej pory nie mamy konkurencji, przynajmniej w Poznaniu, bo oczywiście w Polsce odbywają się jeszcze 3 oprócz Poznania zawody tego typu. No i sprawdzamy się dopiero tak naprawdę z najlepszymi drużynami. W tym roku będą to drużyny z Węgier. Bo to właśnie tam odbędzie się europejski półfinał. Drużyna Power Control w Szranki stanie 9 lutego w Miszkolcu. Stawką jest awans do finału, który odbędzie się 29 i 30 marca w austriackim Bregenz. Konkurs składa się z 4 konkurencji. Oceniana jest konstrukcja robota, praca zespołowa, praca robota i projekt badawczy. Nasza drużyna postanowiła zaprojektować model systemu drukarki oraz skanera 3D, która za zadanie miałaby wykrywać uszkodzenia poszycia stacji kosmicznych spowodowane mikrośmieciami oraz mikrometeoroidami. Projekt ten został objęty patronatem Centrum Badań Kosmicznych przy Polskiej Akademii Nauk. Skąd pomysł akurat na taką drukarkę i skaner? Znaleźliśmy artykuł o tym, że astronauta taśmą zakleił uszkodzenie i stwierdziliśmy, że to nie jest jakieś dobre wytłumaczenie tego, wyjaśnienie takiej sytuacji i na pewno niedługotrwałe, także postanowiliśmy wymyślić jakiś system naprawczy. Nie byłoby tych sukcesów, a także tak innowacyjnych projektów, gdyby nie zaangażowanie szkoły, do której uczęszczają uczniowie. Zawody to również znaczny wydatek, ale też wielka satysfakcja dla dyrekcji placówki. Życzyłabym sobie, by w każdej szkole byli tacy nauczyciele pasjonaci, którzy nie liczą po pierwsze swojego czasu, a po drugie potrafią tak pracować z młodzieżą, by w dzisiejszych czasach, w tej erze robotów, w tej erze sztucznej inteligencji, ci uczniowie mieli bardzo atrakcyjne zajęcia. Szkoła podstawowa w Firamie szuka jednak nadal sponsorów, bo awans europejskiego finału daje przepustkę na światowy festiwal First Lego League. Ten zorganizowany zostanie w Detroit w Stanach Zjednoczonych.